teraz w Wielkopolskim Popołudniu z Radiem Poznań mam dla Państwa zaproszenie na mocną recenzję filmu Gierek, czyli obrazu o byłym komunistycznym przywódcy Edwardzie Gierku. Naszym gościem jest doktor habilitowany Józef Brynkus, profesor Katedry Edukacji Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Rozumiem, że pan profesor został trochę przymuszony przez swoich studentów do obejrzenia tego filmu, tak? Zdecydowanie tak. W tym sensie, że po prostu zasugerowali mi, że mógłbym go oglądnąć, no i zrobiłem to. Powiem szczerze, że ze względu na charakter tego filmu, treść tego filmu, miałem po prostu taką chęć w trakcie jego oglądania zrezygnować, no ale zobowiązałem się, że oglądam do końca. No tak, zobowiązanie wobec studentów, ważna rzecz. Jest bardzo istotne, zwłaszcza, wie pan co, że po prostu jest okazja do tego, żeby z nimi na ten temat porozmawiać, choćby z tego względu, że wie pan co, dostają zalecenia takiej literatury, jako lektury, można powiedzieć, obowiązkowe, że to jest po prostu dramat. W fatalnym świetle stawia to czasy po prostu Polski Ludowej, ale także samego Gierka. To przejdźmy jeżeli właśnie... Jeżeli na przykład autorem zalecanej literatury ma być Eugeniusz Duraczyński, członek Komitetu Centralnego, jednocześnie jeden z ważnych postaci odpowiadająca za politykę naukową w latach 80., no to już jest dramat, to już jest dramat. No właśnie, bo chciałem zapytać, jak pan profesor ocenia to, co zobaczył, bo z jednej strony tak, co zobaczą ci, co w epoce Gierka żyli i pamiętają, nie wiem, choćby kartki na żywność sławetne, a co wyniosą z tego filmu ci, którzy nie mają własnych doświadczeń z tamtej epoki? No jeżeli chodzi o tych, którzy po prostu mieli kartki, wie pan, kartki to są najmniejszym problemem. Ja wiem, ja bym tylko to mówił jako taki obraz symboliczny, prawda? Tak, oczywiście, że tak, natomiast symbolem powinny być po prostu działania dezintegracyjne Gierka i jego ekipy niemal we wszystkich obszarach funkcjonowania społeczeństwa. Możemy tutaj przypomnieć choćby kwestię morderstwa dokonanego na księdzu Romanie Kotrażu, który był jednym z uczestników strajków radomskich. Możemy tutaj przypomnieć działania dezintegracyjne takiego Wydziału D, który był powołany do walki z Kościołem katolickim, funkcjonował też jako Wydział VI. Jego celem, jak sama nazwa wskazuje, była nie tylko dezinformacja, ale też dezintegracja, czyli w praktyce fizyczne unicestwianie osób. To powinno być po prostu wyrazem tamtej epoki. Natomiast kartki to trochę, tak bym powiedział szczerze, trochę banalizują ten problem. To prawda, natomiast ci, którzy, wie pan co, będą ten film oglądać, no to sobie pomyślą, no taki ckliwy obraz, Gierek, wyjątkowo sympatyczna postać, świetnie odtworzona ta postać, bo nie, można powiedzieć, bo nie zagrana, znaczy nie zagrana, a nie odtworzona ta postać przez Miśka Koterskiego, który po prostu jest taki, jak sama jego ksywka, Misiek Koterski, jest taki po prostu dobroduszny i tak dalej. Stasia w roli, której gra, nie pamiętam nazwiska tej pani, jak się nazywa ta pani? No, dobra, nieważne. W każdym razie po prostu tu jest to po prostu taka po prostu ckliwa baśń o Gierku, który został oszukany przez jego podwładnych w osobie Wasiaka, który jest, można powiedzieć, symbolem Stanisława Kani, też takiego dobrodusznego człowieczka. Jedyny, który tam gra taką negatywną rolę, to jest właśnie Jaruzelski, z tym, że to jest po prostu tu człowiek, no ta postać po prostu też jawi się po prostu jako tylko i wyłącznie dążąca do zdobycia władzy za pomocą różnych środków. No i oczywiście także wręcz taka sadystyczna, mówię wam, to jest po prostu rzecz, i jako przykład dowód tej sadystyczności jest to ta słynna scena w filmie, w taksówce, kiedy on poddusza sekretarkę Edwarda Gierka. No tam się też oberwało Balcerewiczowi, chociaż ja nie mam studentów, więc nie musiałem filmu obejrzeć, od razu się przyznam, ale z tego, co czytałem, prawda, w recenzjach. No, ale to takie, wie pan... Poboczne kwestie. Ważniejsza jest kwestia właśnie związana z tym, że to jest totalnie fałszywy obraz epoki Gierka. Nie ma tam te takie ważne kwestie,
choćby na przykład te strajki radomsko-ursuskie z 1976 roku, zamordowanie Pyjasa, w ogóle są po prostu pomijane. To jest istota rzeczy po prostu tej epoki. Zresztą wie pan co, no, także relacje Kościół katolicki zostały po prostu przedstawione w totalnie wypaczonym świetle. Tak, jakieś przejście na ty, prawda? Tak, grający, no nigdy się takie rzeczy nie zdarzyło. No, to jest bzdura. Grający prymasa Frycz jawi się tu po prostu taki jako jowialny brat Łata w stosunku do pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego, ale przecież pamiętajmy o tym, że od samego początku i cieszy mnie to, że pan po prostu tak to powiedział, że Gierek był przywódcą komunistycznym, nie żadnym, socjalistycznym, on był na skroś komunistyczny. I od samego początku jego rządu mamy do czynienia z desakralizacją przestrzeni publicznej, z walką z Kościołem. Indoktrynowaniem młodzieży, prosowieckie zmiany konstytucji, zacuśnianiem współpracy w ramach Układu Warszawskiego. To wszystko można mu przypisać, czego uniknęli autorzy. On został po prostu wybrany nie dlatego, że był człowiekiem przypadkowym i że nasi towarzysze o tym zdecydowali, tylko on został wybrany dlatego, że już od połowy lat 60. W 68 podobno Rosjanie już go sobie upatrzyli. Tak, ale od połowy 60. lat już było widać po prostu, że oni prowadzą taką po prostu, że takie rozpoznanie wśród partyjnych, kogo mogą wybrać. I proszę pana, nie bez kozery wybrali Gierka, ponieważ w jakiś sposób odpowiadał on także filozofii funkcjonowania państwa reprezentowanej przez Breżniewa, bo Breżniew to jest klasyczny stalinowiec, to był klasyczny stalinowiec, który odebrał władzę Chruszczowowi, a z kolei Gierek to jest klasyczny bierutowiec, który po prostu tu przejął władzę po Gomułce i jednocześnie był człowiekiem na wskroś podporządkowany. Te fakty, o których pan wspomniał, to są jedne z, no, jedne z nielicznych, o których pan wspomniał, ale tego jest znacznie więcej. Ja wiem, to prawda. To oni zdecydowali, że on ma wybrać i jakieś takie próby pokazywanie w filmie, że on próbował się po prostu oderwać od nich i wybić na niezależność, są totalnym zafałszowaniem. Ale zważywszy na to, że ludzie dzisiaj, przynajmniej część znacząca, czerpie wiedzę historyczną niby, właśnie z obrazów filmowych, jakichś wyimaginowanych, jak no się okazuje, to budzi niepokój, tak, prawda? Taki, wie pan, jak oglądania go, to nawet dobry film jest. Ale czemu służą takie filmy, panie profesorze? Kto wydaje na to pieniądze w ogóle? Próbowałem znaleźć, po tym filmie, próbowałem znaleźć w internecie firmę, czy ma jakieś powiązania z państwem. Czy też państwem, nie znalazłem, też szukałem. Nie znalazłem tego. I ja też szukałem. Nie wiem, po prostu to tak wygląda. Zresztą wie pan co, myślę, że po prostu ta firma, bo oni wyprodukowali także taki film Proceder, specjalizuje się po prostu w takich filmach sensacyjnych, takich nośnych, o nośnej tematyce i jedynym celem jest zarobienie pieniędzy, natomiast nie liczą się z konsekwencjami. Wie pan, tutaj po prostu polska edukacja historyczna, także za pośrednictwem szkoły i podstawowej, i szkoły średniej, powinna w jednoznaczny sposób przedstawić nie tyle film, tylko epokę Gierka. To wtedy, proszę pana, może być może pojawiłaby się taka refleksja wśród odbiorców tego filmu, że to nie jest tak, jak zostało w tym filmie przedstawione. A może powinna być to okazja i powód do tego, żeby zrobić prawdziwy film o Gierku, pokazać jego prawdziwe oblicze i konsekwencje jego decyzji i działań, prawda? Są przecież różne instytucje filmowe, które na to wydają nasze pieniądze. Tak, oczywiście. Ma pan rację całkowicie. Jestem także za tym, choć boję się, że po prostu tu wśród rządzących nie dostrzega się takiej potrzeby, bo w ogóle, proszę pana, no tak, bo wydatków Polska jest Ludowa więcej, jest bardzo zmita. Nie tylko z tego powodu. Myślę, że to jest po prostu jakieś uznanie tego, że nieistotny element działalności. Proszę wybaczyć, ja wiem, że jestem w radiu publicznym, ale ja sobie pozwalam. Znany byłem z tego jako poseł, że zawsze mówiłem to, co myślałem i mówiłem prawdę. Moim zdaniem, proszę pana, w ogóle powinno być przez... Cieszy mnie to, że na przykład są filmy finansowane przez państwo odnoszące się do żołnierzy wyklętych, ale dobrze byłoby, żeby także późniejszy okres został przedstawiony w filmach po to, żeby za pośrednictwem tego nośnika, nośnika dotrzeć do ludzi. Zresztą a propos nośnika i telewizji i w ogóle filmów, to trzeba zwrócić uwagę na to, że Gierek był... To, co się mu udało, niewątpliwie
to świetna propaganda i to jest jego, w tym filmie nie zostało to przedstawione, natomiast zdecydowanie widać to później, czy widać to po prostu przez pryzmat oceny tego okresu. A kto żył w tamtych czasach, to masz prawo pamiętać. Bardzo panie profesorze dziękuję za to, że znalazł pan czas dla nas. I powiem tylko jedno na koniec. Bardzo dziękuję za to, że pan zechciał ten temat poruszył w telewizji, w radio publicznym. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Profesor Józef Brękus, profesor Katedry Edukacji Instytutu Historii Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, był gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań.